Panie Marszałku, Wysoka Izbo, proszę posłuchać. Pozwólcie, że zwrócę się do ludzi bez honoru, do zdrajców polskiej wsi. Zobaczcie, wczoraj pani minister była na granicy u protestujących rolników, a wy teraz oddajecie nasze dobro narodowe, terminal zbożowy. Chcecie go wydzierżawić na 30 lat międzynarodowej firmie. A teraz mówicie o tym, że chcecie rozwiązywać problemy systemowo. W jaki sposób? Rolnicy tracą w tej chwili dorobki całego życia. Bankrutują z powodu zalegającego zboża. A teraz, jak wy pozwolicie na to, na co już się zgodziliście, bo w następnych dniach ma zostać podpisana umowa na sprzedaż terminala zbożowego w Gdyni, naszego okna na świat. To jak będą chcieli zabić polskie rolnictwo, to zabiją. Jak będą chcieli zniszczyć, to zniszczą. Telus, Gębicka, Kaczyński, Morawiecki. Osiągnęliście szczyt kłamstwa. Szczyt. Odmieniacie słowo rolnik przez wszystkie przypadki. Kłamiecie i oszukujecie i żerujecie tak naprawdę na dobroci polskich rolników, którzy wam uwierzyli. Wam. Ale to oni teraz stoją na granicy, marzną w śniegu, w mrozie, na wietrze. Wy sobie siedzicie wygodnie. Limuzyną pani pojechała, no opowiadała głupot, bo nie powiedziała pani rolnikom, jak długo będzie trwało pozwolenie przez Unię Europejską, czy pozwolą dać ten 1000 zł do hektara kukurydzy, bo dzisiaj są zaskoczeni, kiedy rozmawiałem godzinę temu przez telefon, że to może długo trwać. No opowiadała pani bajek, ale wie pani co? Już się wszyscy przyzwyczaili, że kłamiecie. Tylko tak. Wy odbieracie nam godność po cichu, polskim rolnikom, po cichu. Kłócicie nas z Ukrainą, kłócicie nas z Unią Europejską, a dostęp do morza sprzedajecie. Wiecie co? Ja się zwrócę do obywateli i do obywatelek. Ich już nie ma, dużo zepsuli, ale ich już nie ma. Zamykacie Gdynię, polskie okno na świat. Oddajecie za bezcen polskość. Nasze miasto z morza i z marzeń. Panie pośle, czy może pan powstrzymać swoje komentarze podczas wystąpienia? Proszę bardzo, panie poseł. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo, drodzy rolnicy i przewoźnicy. Od 6 listopada na granicy polsko-ukraińskiej trwa protest przewoźników i pracowników transportowych. Łącznie na polskiej granicy stoi około 3100 tirów. Protestujący domagają się ograniczenia nieuczciwej konkurencyjności ze strony przewoźników z Ukrainy, którzy w związku z wojną otrzymali prawo do świadczenia usług transportowych w Unii Europejskiej bez stosownych zezwoleń. Polski rząd doprowadził do tego, Szanowni Państwo, że branża transportowa, która stanowi prawie 7% PKB, ma bardzo poważne problemy finansowe. Polski rząd doprowadził do przejmowania rynku transportowego przez firmy z Węgier i Rumunii. Pani minister powiedziała, że zawiązali koalicję z innymi państwami. Tak, pani minister, zawiązaliście koalicję z Węgrami i z Rumunią i ich przewoźnicy przejmują polski rynek. Polska branża transportowa zatrudnia około 1 000 000 miejsc i daje 1 000 000 miejsc pracy. Ale co tam dla was 1 000 000 miejsc pracy? Dla was ważne są miliony na wasze odprawy i wasze wypłaty. Ten rząd to nie rząd.